przez git. Dobra, moi mili, dzisiaj plan jest taki, żeby obskoczyć dwie lokalizacje. Pierwsze miejsce to dworzec w Rozwadowie, gdzie ostatni raz w tej lokalizacji, którą znacie, a jeżeli nie znacie, to wam zaraz pokażę, znajduje się makieta rozwadowskiej kolei, stworzona przez Andrzeja, który opowie nam o zmianie lokalizacji. Nie wiem jeszcze, gdzie to będzie, ale mam nadzieję, że blisko. A druga taka ciekawa rzecz, to chcę wam porobić dzisiaj zdjęcia na wieczór, bo widziałem, że odbiór zdjęć bazyliki był bardzo fajny. Pojedziemy sobie do, jak będzie otwarta, parafia Matki Bożej Szkaplerznej i tam też porobię parę takich zdjęć, dlatego że w sobotę odbędzie się koncert Małej Armii Janosika w bazylice, a wcześniej o 11 będzie msza. Po mszy będzie korowód Trzech Króli ulicami miasta i oni wszyscy wejdą, mam nadzieję, że się zmieszczą na koncert i to będzie takie zwieńczenie tego całego święta. Jedziemy sobie najpierw na dworzec do Rozwadowa. Jak będziesz jechał z taką walizką, z taką dużą walizką, to będziesz musiał mieć pieczątkę, że przewozisz bagaż podręczny. O, w tym wagonie możesz jechać. Chodź, coś pokażę. Zobacz. Tu wchodzisz do tego wagonu. On ma taki specjalny stopień. To jest tak zwany boczniak. Otwierasz sobie te drzwi i tu sobie wsiadasz w tym miejscu. Albo w tym, ale ty masz bilet na pociąg trzeciej klasy, czyli w tym wagonie możesz jechać i w tych dwóch przedziałach w tym wagonie. I jedziemy. Jak widzieliście, Andrzej spoko gość. Wszystko opowie, wszystko pokaże. Jutro między godziną 14 a 17, to jest w piątek. Piątek to jest 5. Będziecie mogli sobie zobaczyć tą makietę. On wam właśnie poopowiada w ten sposób jak teraz. On już tutaj sobie wszystko ustawia na jutrzejszy dzień. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze zapytam go, wrócę tam do środka i zapytam go, gdzie będzie nowa lokalizacja, bo to jest ostatni raz, tak jak mówiłem, w tym miejscu. Będzie obrotnica i będzie parowozownia, ale wachlarzowa. Czyli można będzie tam parowozem pojechać, obrócić go, do parowozowni wjechać i wyjechać kierunkiem tędrem z tyłu, czy tędrem naprzód. Czyli powiększona będzie cała makieta. Powiększona jeszcze. Będzie. Powiększony będzie o ten moduł, który jest w kierunku na parowozowni. Super. Z obrotnicą. Andrzej puszcza dwa pociągi na raz. Tak chyba nie powinno być. Może nie będzie. Jeden maszynista i dwa pociągi. Ale jestem członkiem komisji kolejowej, także jakby coś, to będę na miejscu. Musiałby jeden jechać bardzo wolno. Czekaj, uruchamiamy trzeci. Jest trzeci. Parowóz. Super, żyje. Wszystko żyje. Andrzej mówi, że będziemy tutaj mieli nowe lokalizacje makiety, bo jutro jest ostatni dzień, kiedy możecie sobie to zobaczyć, przyjść sobie z dziećmi, z wnukami i idziemy sobie w kierunku parowozu i zaraz się dowiemy, w którym miejscu będzie nowa lokalizacja, a też powie nam Andrzej, od kiedy, czy nie wie? Od poniedziałku. W poniedziałek mamy przeprowadzkę. Potrzebujemy kilka godzin dosłownie na ustawienie makiety. Myślę, że na środę możemy się umówić na zwiedzanie makiety i ekspozycji kolejowej w nowej lokalizacji. I to będzie? To będzie to pomieszczenie. Od tego okna do cztery okna w tamtą stronę. I tu teraz będzie wejście. Kilkunastu metrów mamy 42 metry. Wejście będzie od strony torów, od strony peronów.
Także zapraszamy. Narka. Pa. Na razie. Cześć. Dobra, to teraz obiecana parafia Matki Bożej Szkapleżnej. Skąd wyjdzie jutro orszak? Ja tam porobię parę zdjęć. Nie wiem, czy mi się uda pokazać wam, jak robię zdjęcia, ale wkleję wam może takie, jak wyszło. No i tak jak widzieliście, zamknięte jest msza o 18 w dzień powszedni, więc może mi się uda dzisiaj, zobaczę jak obowiązki, może mi się uda dzisiaj przyjść i zrobić zdjęcia. Będzie przemarsz Orszaku Trzech Króli do Bazyliki i tam będzie koncert Małej Armii Janosika, na który was serdecznie zapraszam. No i wylądowałem pod wiaduktem. Jak widzicie, pada deszcz. Poczekam chwilę i jadę do domu.